Hej, witam spacernie w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnio zakończyliśmy w mieście Burbank. No i cóż, zakończyliśmy. Co nie pamiętam, gdzie zakończyliśmy, ale ja tu zakończyłem grę, bo między odcinkami troszeczkę wziąłem się za trening moich poksów i w międzyczasie oszałat ewoluował i stał się Diwotem. Diwot, no cóż, myślałem, że ewoluuje na poziomie 18, myślałem, że wytrenuję go na 17 będzie dobrze, a tu taki ewoluował level szybciej. Ale de facto po ewolucji wzmocniły się jego statystyki i poznał też w międzyczasie nowy ruch, jakim jest Razor Shell. Razor Shell jest całkiem spoko atakiem typu wodnego, niezłej sile, jak przynajmniej na ten moment gry 75 fizyczny, więc jest całkiem spoko. I do tego też ma szansę na obniżenie defensywy przeciwnikowi. Szanse na to są niewielkie, ale zawsze coś. Więc naprawdę fajny atak, w sumie niewiele poksów go poznaje swoją drogą. Także jeśli chodzi o statystyki, to mamy atak lepszy nawet, niżeli specy atak, mam też naturę dodającą ataku, także no myślę, że Razor Shell zostanie z nami na długo. Też podtrenowałem trochę bidówa, raczej żadnych nowych ataków. A, poznał faktycznie Rusta. Rust to w sumie całkiem fajny ruch, który sprawia, że Pokémon jakby ląduje na ziemi, przez co jest podatny de facto na ataki ziemne, ale jakby no traci typ latający, można tak to podsumować, czy też traci słabości związane z tym typem. No i dzięki temu też leczy połowę jakby swoich maksymalnych HP. Także jest to bardzo fajne. No i dalej jeszcze Magpie, a Growlithe nie. Magpie, czy Magpie poznał coś nowego? No, Magpie akurat chyba nie poznał nic nowego. W każdym razie też urósł troszeczkę w siłę. No dobrze, no to tyle jeżeli chodzi o moje poksy. No to w dzisiejszym odcinku planuję udać się na stadion tego miasta. A stadion w tym mieście był gdzieś tutaj, tak jest. To jest takie wąskie przejście, dosyć nietypowe. No ale tutaj, żeby dojść do stadionu, trzeba zejść pod ziemię. Tak więc to jest stadion, który również jest klubem rockowym. Liderka oraz inni ćwiczą wewnątrz, jednak śmiało możesz iść i powalczyć z nimi. A i pamiętaj o dobrym nawodnieniu, proszę bardzo. Zejdźmy jeszcze świeżą wodę. No spoko, no woda zawsze dobra. No dobrze, no to chodźmy dalej. No i tak, dokładnie. Tutejszy stadion jest to klub. Dokładnie. Tak więc mamy tu parę osób. Ach, ta liderka ma naprawdę urok sama w sobie, jak i jej pokemony. Patrz, jest. Ale jakby za bardzo jest pochłonięta tym, z czym się tutaj zajmuje. Dobra. I'm running the PA. Cokolwiek to znaczy. Albo zajmuje się może oprawą dźwiękową, albo tutaj sprzętem audio. Dbam, żeby odpowiednio dźwięk się tutaj rozchodził po miejscu, jesteś też terenem. Więc to oznacza, że musisz dobrze zbalansować też swoją drużynę, jeśli chodzi o typy. No i tym się też zajmuję. Dobra, teraz tak, możemy sobie tutaj wejść na scenę i mamy tutaj... W sumie tutaj, nie wiem czy zauważycie, ale głośność się zmienia, jak podchodzimy bliżej głośników. Wejdź mi w drogę, a cię powalę. Zostań z mojej drogi, a i tak cię pokonam. Wow, dobra, więc mamy waleczkę z perkusistą. A raczej roughneckiem, czyli takim typkiem spod ciemnej gwiazdy, można by powiedzieć nikiem, który za walki Grimera. Grimer jest w sumie kolejnym poksem, jest pokstrujący, taka kupa sznamu. Dobra, let the watch i walczmy. Teraz mamy nową siłę, nowe ruchy, wypróbujmy je. Razor Shell, czyli ostra muszelka, ale ruch rozszedł chyba w tej generacji, o ile się dobrze orientuję. O, i obniżył mu defensywę, fajnie. Dobra, Disable. To już trochę mniej fajnie. No dobra, dobiję go takle, ma obniżony defens, więc tutaj nie będzie to problemu. Dobra, Grimer padł. Disable sprawia, że nie mogę używać przez parę tur ruchu, którego wcześniej użyłem przed Disablem. Może i właśnie w tym przypadku jest to Razor Shell. Dokładnie, o nie, Tackle, nie chciałem używać Tackle'a, tylko chciałem użyć Water Gun'a. No dobra, Astro w złą stronę. Dobrze, Water Gun będzie dużo bardziej skuteczny. Coughing jest dobry w defie, natomiast Spell Def no, już nie jest aż taki dobry. Dobrze, dobiję go najwyżej Tackle'em, no, ale kryt mi sadzi. Ogólnie Jim jest tutaj trujący. W sumie trującego Jimu nie było chyba już od generacji pierwszej. Dobra, pokonaliśmy nikiego.
No i to ja zostałem pokonany. No i tak, dobra. No to mamy tutaj jeszcze trenerkę. Zawsze jestem prostolinijna i szczera z samą sobą. Tak samo też, gdy gram na gitarze i walczę w... No dobrze, więc tutaj czysta walka się szykuje. Zależy jak to rozumiesz, w każdym razie gitarzystka Billy Joel zanim się bić z walki Velipeda. No tutaj Razor Shell byłoby troszkę, czy mógłby być troszkę ryzykowny ze względu na poison point. Ale to mój najsilniejszy atak, więc mimo wszystko chyba się na niego zdecyduję. Trochę mało pipi ma ten Razor Shell. No dobra, powinno dać radę. Crit, pięknie. Dobra, nie nadziałem się na poison point, bardzo dobrze. Dobra, i level 18. Dobra, właśnie w siłę, no i dobrze. Kolejny poksem będzie Coughing. Zostajmy. Może Piduwa wyślę do walki z liderką, a Dełata będę tak trzymał sobie gdzieś tam na tyłach drużyny. Dobra, watch again. Wow, crit. No to pofarcie. Dobra, pokonaliśmy Billy Joel. Ach, zawsze to się dzieje, kiedy... i kończy się tak szybko. No dobra. Idziemy dalej, no i teraz tak, do walki wyślę, zastanawiam się, czy wysłać Magbiego, czy może Piduwa. Spróbujmy Magbi zacząć. Dobra, natomiast tak, jeszcze zerknę do mojej torby, czy nie mam jakichś przedmiotów, które mógłbym tutaj jakoś pozytywnie wykorzystać. Ale widzę, że tak nie za bardzo. Dobra, użyję sobie może jednego potiona. Tak jest, tak więc to w sumie jest jedyna sala, w której mam też taką muzykę, że w akurat Black 2 i White 2 mamy kilka sal, gdzie jest troszeczkę odmienna muzyka. Natomiast tutaj jest ona despecyficzna. Przygotuj się, bo zaraz powalę cię z nóg. No dobrze, więc bez zbędnych cergier jedziemy walka z Roxy. Dobra, tak więc liderka Roxy chce za nim się bić i wezwał walki Coughinga. Dobrze, leć Magbi. Dobra, myślę, że tutaj zaczniemy od Imbera, zobaczymy jak to zadziała. Mam nadzieję, że zabierze około połowy. No, niestety mniej. Dobra, tak w moją stronę, nadział się na może... Tak, nadział się na Flame Body, bardzo dobrze. Dobra, więc Coughing poparzony, będzie tracił co turę HP. Tak, czuję jakby z ciebie wolę zwycięstwa, czy coś w tym desen. Dobra, bądź co bądź, i tak wykańczamy Magbiego, ale trochę mi przywalił ten Coughing. Myślałem, że oberwę trochę słabiej. Dobra, Whirlipede! Chciałem to relopoxa na to, bo Whirlipede to zresztą formą Whirlipeda, jest to pox robaczy. I to jest ostatni pox. Dobra, to nie koniec. Czas teraz walczyć o zwycięstwo. Zobaczymy, jak to się potoczy. Dobra, de facto Whirlipede może mi trochę dokopać, no niestety Magbie nie należy do najwytrzymalszych. Czy mój Ember... Wahaha, jak mało on zabrał. Venom Shock to jest atak trujący, który może zabrać dużo. No i teraz zastanawiam się nad wycofką. Nie chciałbym, żeby mój pok spadł. Dobra, spróbuję wysłać Piduwa. Hej, gąbeczko. Dobra, w moją stronę ponownie Venom Shock. Venom Shock zadałby dwukrotnie wyższe obrażenia, gdybym miał otrutego poksa. Dobra, Air Cutter z mojej strony. Protect. No dobrze, próbujemy dalej. Air Cutter. Dobra, ponownie Venom Shock. Wow, to jest szybszy ode mnie. Czemu on jest taki szybki? O nie, kryt! Serio? Nie, to trochę komplikuje sytuację. Dobra, watch! Ale gdyby nie ten kryt, to bym to rozwalił bez problemu. Dobra, z mojej strony leci watch again! No nie, znowu protect. Protect chroni przed wszystkim praktycznie. Chociaż jest pewien ruch, który jest w stanie przebić przez protecta i jest to feint. Chociaż de facto chyba jeszcze Phantom Force, ale... To ruch, który mało co poznaje. Dobra, water again. Dostaliśmy Whirlipeda. No cóż, Pidów niestety nie dostanie punktów expa, no trudno. Dobra, po 340 to i tak całkiem sporo. No i pokonaliśmy Roxy, ale to było szybkie. Zaczekaj, dopiero co się rozgrzewałam. No i... no już koniec meczu. Co ty wyprawiasz, Roxy, przegrywając? No cóż, myślę, że oznacza to, że po prostu jesteś silny. Nie podoba mi się to, ale cóż, dam się wszystko. I teraz jednak czuję się jakby odświeżona i tak dalej, więc proszę o to dowód pokonania mnie, czyli odznaka.
Dobra, więc zostaliśmy od znaka, której de facto nie mieliśmy w Black czy White. Pierwsze dwie odznaki są nowe, później są już stare. Dobra, więc dostaliśmy toksyczną odznakę. Dwie odznaki, teraz swoje Pokémony do poziomu 30, nawet z wymian, będą ci całkowicie posłuszne. No i również użyj tego temu i to jest ten z ruchem Venom Shock. Czemu żadnej muzyki tu nie ma? Taka cisza niezręczna. Zawiera on ruch Venom Shock. To specjalna trująca sieć. Działa nawet lepiej, jeżeli przeciwnik jest otruty, wtedy uderza podwójną siłą. Więc to jest jakby uderzyć dwa razy. Aha. Okej, okay. Dziwna cisza tu zapanowała. A, właśnie, to jest, hej ty! Zauważyłem w tobie coś wyjątkowego podczas walki z Roxy, proszę. Chodź ze mną do studia Pokégwiazd. Aha. Chcesz udać się do studia Pokégwiazd? O, zapomniałam, mój staruszek. Muszę go ściągnąć z powrotem do pracy jako kapitana. No dobrze. Więc cóż, udajemy się z powrotem. Dziwna ta cisza. No dobra. I już ta niezręczna cisza zniknęła. Dobra, tam widzimy, że jakiś pok spływa, ale na razie to nie jest coś, co by mnie szczególnie interesowało. Odwiedzę centrum Pokemon, bo niestety mojej łąbeczce się dostało. I będzie trzeba, cóż, a czy nie, Magwie jest na froncie drużyny, to niech i tak będzie. Dobrze, potrowałem moje poksy, bo bez tego byłoby krucho. I tak już obrywałem od dziczy w ostatniej trawie. No dobrze. No to tak, mamy już dwie odznaki. Też nam poszedłby się asortyment w sklepie, ale na razie nie widzę sensu robienia jakiejś większej ilości zakupów. Teraz możemy przejść sobie tutaj dalej, a droga dalej wiedzie do właśnie Pokémon Studio, gdzie możemy jakieś filmy kręcić, inne mniej lub bardziej ciekawe rzeczy robić. Witaj, przechodząc tą bramą dotrzesz do Studia Pokégwiazd. Okej, okay. Studio Pokégwiazd to miejsce, gdzie doświadczysz zupełnie innego życia. No cóż, zobaczmy. Rozumiem. Więc dzieciak jest całkiem obiecujący. Dokładnie. Więc możesz tu pojawić w każdej chwili. O, i jestem. O cóż tu chodzi? O, no i proszę, jest. Witaj, w studiu Pokégwiazd. Hej, Hawk. Czekam to właśnie na ciebie. A to jest pan Studio. Bonjour, witaj, jestem Studio. Przewodniczący, znaczy... Charmed, I'm sure. Czy jakby zaskoczony, albo nie wiem, w każdym razie... musisz być Hawk. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Chcę ci wyjaśnić, czym jest to miejsce i troszeczkę przygotować. Wybacz, mógłbyś jeszcze zaczekać chwilkę? W międzyczasie poprowadzę cię po studiu Pokégwiazd. Ach, to będzie było wspaniałe. Filmy są naprawdę niesamowite. Studio jest inspirujące i można tutaj kręcić filmy, które zobaczą ludzie na całym świecie, więc przygotuj Hawka na to niesamowite doświadczenie. W każdym bądź razie jestem pewien, że przygotuję wszystko, tak więc do zobaczenia za chwilę. Okej. No i to mój szef. Ależ ma on jakby chód pełen gracji. Dobrze, Hawk, chodź ze mną. Aha. Dobrze, no i w studiu tutaj. O ile mi dobrze wiadomo, można kręcić jakieś filmy i tym podobne. Dobra. Więc powiem ci coś niecoś na temat tego studia, więc zostało ono zbudowane, by kręcić w nim filmy. Wiele filmów właśnie jakby jest kręconych w tym miejscu. Okej. Okay. Dobra, co my tutaj mamy? To jest kino albo teatr. Tutaj, znaczy no to bardziej kino. Tutaj pokazują filmy, więc fani zewsząd zbierają się tutaj. Co powiesz na zajrzenie do środka? Chcemy, idziemy. No i jesteśmy. To jest strefa recepcji. O, czyż to nie jest scout, czyli zwiadowca, albo coś taki? Dzięki.
Dzięki tobie zadebiutowałem w kinie. Wow, cieszę się, że to słyszę. A to kto? To jest Hulk. Trener, który właśnie wygrał z twoją córką. Widzę w nim naprawdę niezły potencjał. Świeże odkrycie naszego studia. Pokonałeś Roxy, więc myślę całkiem trenerem. A wiesz co? Właśnie będą puszczali mój film. Tak więc... Też chcesz zadebiutować w studio? W takim razie idź i obejrzyj mój film. Byś zdobył pewnie może parę porad od profesjonalisty takiego jak ja. Dobry pomysł, Hulk. Powinieneś się przedstawić też producentowi. Wspaniale, chodźmy. Okej. Tak więc witamy w kinie Poké Studia. Tutaj mam recepcję. Tutaj możesz wybrać, który film chcesz obejrzeć. Jest 8 scen w Poké Studio. Są bardzo imponujące. Co ty na to? Wygląda na to, że mój film będzie na specjalnej scenie, na specjalnym ekranie. Dobra, więc idziemy obejrzeć film. No dobra, cóż to będzie za film? Bryson Man. Okej. Dobra, miejsce, gdzie nigdy się nie kończy uśmiech, wszyscy żyją w idealnej harmonii i tak dalej, wspaniały park. Wkradł się cień, który zawładł sceną, jednak w najciemniejszym zakątku widać światło, pojawił się bohater, który wszedł na scenę. No i jest nim Roy Lumen. Okej. O coż tu chodzi? Tak więc zostaliśmy wyzwani przez zamaskowanego Bryson Mana i Bryson Man wysłał Ponyarda. Dawaj, co jest cele walki. Dobra, a Riolu Man wysłała Riolu. Dalej, ruszaj mój Pokémonie. Użyj swej mocy i zniszcz wszystko, co jakby zaatakował ten park. Jesteś w stanie się utrzymać? Kim ty jesteś? Tak więc... Przydałem się pokonać Riolu Manie. Hej ty. Nie jest dobrze robić złe rzeczy. Dobra. Ten park to miejsce idealne do spełnienia moich jakby snów. Tak więc, dobra. Niech się ziści. Ale użył Force Bomb. To raczej załatwi Ponyarda, bo jest super efektywne. Dobra, teraz do akcji wchodzi Volby, kolejny mroczny Pox. Hej, o co chodzi? Czyż to nie ma, jesteś jakimś tym bohaterem? W każdym razie jeden cios z mojego Pokemona całkiem nieźle. Ale to nie koniec. Uklękniesz jeszcze przede mną, przed moją roczną mocą. Przygotuj się na swój koniec. Boję się. Ale że jesteś żałosny. Dlaczego tracisz swój czas na siłę na mnie? To powinno cię załatwić. To już twój koniec, Real Man. Dobra, Valba używa Air Slash. Czy ja upadnie? Tak. No haha, to koniec, swój Real Man. Nawet nie musiałem użyć mojej sekretnej technik, żeby cię pokonać. Zapędziłem cię kozi róg i teraz zniszczę to wszystko. Jouch. Nie byłem wystarczająco silnym bohaterem. Muhahaha. Mierząc się z Bracemanem, Riolu Man padł, że został pokonany, jednak nigdy nie zapomni tego, jak dzielnie on walczył. Dziękujemy ci, Riolu Man. Żegnaj, Riolu Man. No to teraz czas chyba na napisy końcowe. O, Bryson to grał w filmie. Jej. Dobra, mamy teraz napisy końcowe. Jej, i zagraliśmy, jeszcze zagraliśmy, no. Marynarz zagrał w filmie. No cóż.
No cóż, mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś oglądać film. Dobra, ten milczy. Coś nie tak? Zawsze marzyłem, żeby zadebiutować na ekranie i spełniłem swe marzenie. Naprawdę? Różni ludzie, różne talenty. Tak jest. Widzę, że moja córka również potrafi zachować jakby balans pomiędzy odpowiedzialnością, bycia liderem, a podążaniem swoimi marzeniami. Więc jako ojciec również powinienem utrzymywać tę równowagę. Tak więc już przestaję teraz, albo jeżeli przestanę tutaj podążać swoimi marzeniami, bycie gwiazdą filmową, czy też będzie koniec? Dobra, mniejsza o to. Dobra, wracam do moich obowiązków na statku. Pewnego dnia wrócę na ekran. Do następnego. Dobra, zostawiam kolejną rolę dla ciebie. Okej. Dobra, lepiej chodźmy. Pan Dio już powinien być gotowy. Dobra, o co tu chodzi? Co tu się dzieje? Czy znów nas wkręcą w jakiś film, jakieś dziwne rzeczy? No dobrze, co my tu mamy? No więc tu mamy filmowe studio. Tutaj rodzą się gwiazdy Poké Studio. Dobra, wejdźmy do środka. Pan Dio już... Czy to jest Ditch? Dobra, w każdym razie już tutaj pan nas czeka. Szefie, przyprowadziłem Hulka. No, dzięki, że przyszedłeś. Najpierw pozwól, że się ponownie przedstawię. Jestem Studio. Studio. Teraz widzę, o co tu chodzi. Jestem właścicielem Studio Poké Gwiazd. Więc Hulk, kochanienki, przyprowadziłem cię tutaj, ponieważ chcę prosić cię o coś bardzo ważnego. Chyba już wiesz, o co mi chodzi. Tak, chcę, żebyś zagrał po prostu w filmie. Tutaj nasz poszukiwacz może talentów, może tak by to przetłumaczyć, powiedział, że masz niesamowity potencjał. Tak więc... wieść o twoim potencjale uderzyła we mnie niczym piorun. Tak jest, szefie. Bez wątpienia jest to ten, który może stać się topową gwiazdą Poké Studio. Ha, wiem! Czyż nie jest to niesamowite? Dobra, jestem pewien, że będziesz gwiazdą. Więc błagam cię, zagraj w filmie. Jakby dzisiaj wysłany nawet specjalnych coasterów, cokolwiek to znaczy. Dobra, Bryson, czy dołączysz do nas? O, Bryson, to jest w sumie lider. Jestem Bryson, miło cię poznać. Bryson jest naszą zdumą studia Poké Gwiazd. Jest najlepszą z gwiazd. Przygotowałem idealny skrypt, może scenariusz, o, na coś naprawdę dużego. Taka gwiazda jak on, plus nowy, świeży talent jak ty. Te oczy. Chętnie zagram z tobą w filmie. Okej. Aha, chłodny jak zawsze. Albo opanowany. Więc cóż, w tej sytuacji, jeśli pogadasz tutaj z pracownikami, to będziemy mogli nagrać krótki film. Nie martw się, jeżeli się pomylisz. To dopiero początek, więc... Musisz... No, starać się i tak dalej. Dobra, no dobrze, Hulk. Więc czekam na twoją jakby pracę. Tak więc daj z ciebie wszystko. Dobra, i w końcu mamy wolną rękę, więc ewentualnie możemy sobie stąd pójść. Nie, nie możemy. No dobra, więc musimy zagrać w filmie. Chcemy, nie chcemy. Cześć, jesteś tutaj nowy, czyż nie? Posłuchaj. Jeśli jesteś aktorem, to upewnij się, że sprawdzisz najpierw rolę. Musisz ciężko pracować, żeby stać się taką gwiazdą jak Bryson. Okej. Widzisz, tutaj jest pokój przebierania się, gdzie... przebierają się może aktorzy z różnych zakątków świata. Zastanawiam się, co się tam dzieje w środku. Dobra, możemy się też przejść tutaj górą. Tu mamy wgląd na green screen. Jestem specjalistą od efektów graficznych. Jeśli staniesz w tym zielonym ekranie, to wtedy możemy jakby dowolnie zmienić scenerię, używając komputerów. Okej.
Tylko specjalne gwiazdy mogą wejść do... Znaczy wybrane przez szefa mogą wejść do tego specjalnego pokoju przebierania się. Dzieciak taki jak ty nie ma tutaj czego szukać, więc spadaj. Okej, już sobie idę. Dobra, co więcej tutaj mamy? Hej! Chcesz dowiedzieć się czegoś na temat studio? No dobra, to możemy poczytać na temat różnych rzeczy, na przykład scenariusze. Filmy tutaj są krótkie, ale trzeba podążać za scenariuszem. Innymi słowy, dzięki temu jest, na tym opiera się film. Reżyser, który filmuje, jakby ma informacje od też aktorów, którzy piszą scenariusze. Dobra, mniejsza o to. Dobra, myślę, że w międzyczasie, jak coś będziemy tu ogarniać, to się dowiemy więcej. Studio Pokegwiazd wypożycza Pokemony. Czy to oznacza, że mój Lillipup nie będzie mógł być użyty w filmie? Jeśli uda ci się nagrać film z wypożyczonym Pokemonem, to będziesz mógł użyć też swoich. Tego też ja mogę użyć swojego Stanfiska. Prawda, Stanfisk? No okej. Okay. Filmy są niesamowite. Ale Hawk, musisz przygotować się do filmu. Jej, dobra, więc chyba musimy wziąć udział. Witam w studio, ty jesteś... skoro nie pamiętam swojego imienia, to musisz być nowy. No dobrze. Witamy na scenie! Czy chciałbym spróbować się w swoich sił w filmach? Okej. Okay. Dobra, jakiego Pokemona chciałbym użyć? O, mogę użyć też Pokemona z drużyny. A, wybacz. Wiem, że chcesz użyć swoich Pokemonów, jednak do pierwszego filmu chyba lepiej użyć wynajętego, więc musimy wziąć wynajętego. Dobrze. Więc... damy ci idealnego Pokemona. Dobrze, a teraz zaczynajmy ujęcie. No dobrze. Okej, okay, dobra, zaczynamy za 3, 2, 1, akcja. Dobra, więc kręci się film. Dobra, także Brayson i wysyłamy walkę. Są walki Ponyarda. Dobra, a my mamy Riolu. Na poziomie 13. Scena pierwsza. Najpierw musiała podążać za scenariuszem. Action. Force palm. Bam. Dobra, padło na hita. Dobra, i teraz Valby. No cóż. Hej, co się dzieje? Czy to nie jest ten z bohaterów? Jeden cios na moim Pokemonie, jesteś całkiem niezły, dzieciaku Riolu. Ale jednak padniesz na kolana przed moją mroczną, sekretną siłą. Przygotuj się na swój koniec. Riolu, trzymaj się! Dobrze powiedziane. Moje mocniejsze sekrety, a siły będą, no... Dobra. Dobra, no to lecimy z linii do linii. Dobra, ten używa... Faint Attack. A z mojej strony Ice Punch! Doskonale! Wygrywamy! Koniec! Cięcie! To może nie być wcale takie złe. Dobra, mi się udało wygrać. Świetna robota! Wszyscy, koniec filmu. No dobra. Dobra robota. Czy chciałbyś, żeby wypuścić twój film w... co, w, powiedzmy, w kinie? Czemu nie? A, czy chcę zapisać grę? No to nie. Czy naprawdę nie chcesz wypuszczać swojego filmu? A, nieważne. Okej, do zobaczenia później. Ekran czeka. Dobra, filmy są niesamowite, tak więc... Tak, możemy być zaskoczeni tym wszystkim. Dobra, czy już mogę wyjść? O, Hawkins, tak więc... Chcemy z tobą jeszcze popracować, tak więc daj się wszystko przy nas... Serio, muszę wypuścić ten film? O nie, to muszę zapisać grę, to jest strasznie słabe. Tak więc studio Pokegwiazd. Scena tutaj jest tylko... Dwie istnie ci wydaje, też mogą stanąć. Tak więc ukończ procedury filmowania z... gościem przed wejściem. Dobra, coś ciekawego tu jeszcze można dostać? Dalej, co to może być?
Mam problem z tym megafonem. Czy to działa? Dobra. Widzę, że tutaj chyba nic ciekawego chyba nie dostaniemy. Ja tutaj jestem scenografem. Przygotowuję tutaj wszystkie historie i tak dalej. No dobra, piszę może sceny. Dobra, nieważne. Nie znam się na filmowaniu. Co, nie mogę zapisać swojego filmu? Dobra, to troszkę słabe, że muszę jeszcze raz to rozegrać. Dobra, a mogę na przykład teraz ze swoimi Pokemonami? Nie mogę. Dobra, to jeszcze raz rental Pokemon. Powinno być chyba dokładnie to samo wszystko. Dobra, szybko. Akciun! No niestety będę zmuszony zapisać grę, czego bardzo nie lubię robić na nagraniach. Dobra, ale to będzie raczej dokładnie to samo. Dobra, miejmy nadzieję, że R-slasha na mnie nie użyje. Dobra, scena pierwsza. Dobra, Forspawn, który oczywiście załatwi Poniarda. Ot tak! Poniard ogólnie jest poksem stalowo-mrocznym, przez co też moje ataki są tak efektywne. Volba jest mroczno-latającym. Dobra. Trzymaj się, Riolo. Dobra, scena druga. Ice Punch. Dobra, feint tak w moją stronę. A tutaj Ice Punch. Oczywiście filmów tutaj można kręcić się całkiem sporo i mierzyć się można z przeróżnymi przeciwnikami. No dobra, więc klap nagrane jeszcze raz. Dobrze, to jest w miarę sprawnie idzie. No dobra, niestety musimy zapisać. Nie chcę, ale muszę. Dobra, więc gra się zapisuje. Pozostaje mieć nadzieję, że się tylko wszystko dobrze nagra. Dobra, troszkę nam się zapisuje. No cóż. Dobra, mamy to. Wspaniale, świetna robota. Więc nie mogę się doczekać, aż ukończą film. To było naprawdę niesamowite. Film, który kręciłeś, będzie ukończony w lada moment. Tak więc przygotuj się na pokaz. Tak więc powinieneś udać się do kina. Szefie, przepraszam, że przeszkadzam. Tak, wiem. Dobra, więc cóż, muszę się spieszyć. Tak więc powinieneś zobaczyć swój film. Jestem pewien, że będzie to niesamowite nagranie. Tak więc ciao, do zobaczenia wkrótce. No dobrze. Więc tak, mogę zobaczyć swój film w kinie, aczkolwiek... nie jestem pewien, czy chcę go oglądać. Dobra, nie wiem też, czy tutaj coś ciekawego można dostać. Myślę, że dalej może eksploracja tego miejsca i może ewentualnie zobaczeniem naszego filmu zajmiemy się już w odcinkach kolejnych. Dobra, tu też coś jest, taka statuetka chyba jakąś można tutaj skarżyć czy coś. Dobra, na razie to będzie wszystko, moi drodzy, tak więc ja z wami się gram i do zobaczenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2, w którym dokończymy eksplorację tego miejsca i już ruszymy prawdopodobnie dalej. Tak dzisiaj powinno być wszystko, ja z wami się gram, do usłyszenia, cześć!